farma wiatrowa Horodysce. W tle widzimy 6 turbin wiatrowych, które już są postawione. Farma wiatrowa będzie miała 12 turbin. Każda turbina ma moc 2,5 MW, czyli razem 30 MW. Tak bardzo można by to zamienić, jeśli ktoś by zapytał, ile to jest energii, to w momencie, kiedy pracy, ta farma jest w stanie zasilić się energią pół powiatu bialskiego. Czyli należy się spodziewać, że będziemy mieli niższe ceny za energię? No nie. No niestety nie. Ani mieszkańcy gminy Wisznica nie będą mieli niższych cen, ani niestety mieszkańcy powiatu. Natomiast na pewno zysk będzie miała sama gmina Wisznica, ponieważ gmina Wisznica będzie czerpała z podatków z tych wybudowanych turbin. Będzie to, no, można to określić, że około 1,5 miliona złotych, tak szacujemy, że jedna turbina to będzie mniej więcej 100 tysięcy złotych plus opłata za kabel, który został położony i również opłata od nieruchomości, ponieważ przy GPZ-cie w Wisznicach powstaje mini GPZ, który będzie łączył z siecią wysokiego napięcia ten kabel, który będzie zbierał energię właśnie z tej farmy. One jeszcze się nie kręcą, ten moment jeszcze przed nami. Tak, według harmonogramu firmy, która jest właścicielem tej farmy jest francuska firma Quer. 2 tygodnie temu spotkaliśmy się, raz w miesiącu spotykamy się i rozmawiamy o harmonogramie. I w tej chwili Quer ma zaplanowane, iż wszystkie turbiny, czyli 12 turbin, stanie z końcem marca. Także farma zostanie uruchomiona, tak myślimy i tak myśli, uważa firma Quer, około maja tego roku. Więc gmina Wisznica od przyszłego roku będzie miała te przychody w formie podatków. No i stanie się gminą, która wytwarza energię. Powiedzmy, że my jesteśmy już gminą, która tą energię wytwarza, może w inny sposób, bo poprzez farmy fotowoltaiczne, poprzez instalacje na dachach mieszkańców, natomiast w tej chwili rzeczywiście będziemy pierwszą gminą w powiecie bialskim, pewnie trzecią lub czwartą w województwie lubelskim, która w tej mierze będzie wytwarzała energię, no i oczywiście energię odnawialną. Czy z tą pierwszą jaskółką dotyczącą takich farm kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii są na terenie gminy już zaplanowane? W stosunku do mieszkańców nawet w tej chwili są realizowane, ponieważ realizujemy 2 projekty. Jeden dotyczący instalacji fotowoltaicznych, natomiast drugi projekt dotyczy instalacji solarnych i pieców. Natomiast w ogóle planujemy też kolejne projekty w energię odnawialną. Być może też realizowaną przez spółkę Energia Dolina Zielawy, spółkę, której właścicielami jest 5 gmin Doliny Zielawy, ale to planujemy na przyszłe lata, na przyszły budżet unijny. Cały czas budowa jeszcze trwa, do marca ma być to finalne zakończenie. Ja jeszcze podpytam, bo na pewno wrażenie robią te wszystkie wozy transportowe i te transporty, które te wszystkie elementy tych urządzeń, tych wiatraków dowożą, bo to jest rzeczywiście widok niezwykły. Rzeczywiście, natomiast też trzeba przyznać, że uciążliwości tutaj nie ma, ponieważ te transporty wjeżdżają nocą. I mieszkańcy nie czują tej uciążliwości. No ale rzeczywiście są to ogromne transporty, nawet widać położone części turbin, prawda? Są to ogromne elementy właśnie zwożone i rozładowywane zwykle nad ranem, czy zupełnie rano. Te piękne gminy Wisznice, te wiatraki nie zakłócą, prawda? Ale staną się kolejnym elementem rozpoznawczym i wyróżniającym gminy Wisznice. Myślę, że tak. No, na pewno będzie się trzeba przyzwyczaić i zakłócą dla na pewno starszych mieszkańców, ale jak Państwo zapytacie młodzież, to młodzież jest entuzjastami energii odnawialnej. Dla młodzieży to nie przeszkadza, wręcz chcą, by takie farmy powstawały. A to młodzież tu będzie w przyszłości mieszkała.